Słuchajcie, mam dla Was materiał, nagranie z wyburzania osady, o której nie poinformowano właściciela. Oczywiście, tak jak mówiłem i tak jak tutaj będzie mówił właściciel, sprawa jest w sądzie. Rzeczywiście miał jakby nakaz opuszczenia, ale powinno się to odbyć przez komornika. Więcej tam znajdziecie w linkach, które wrzucę na dole. Odbyło się to wszystko bez komornika. Zdemolowano, nie złożono w przeciw... Miasto mówi, że to złożono, rozebrano ładnie. Nie, zniszczono wszystko koparkami. Zaraz zresztą zobaczycie. Dzień dobry. Jan Pikuła, właściciel osady 2000. Jestem obywatelem zasłużonym dla miasta Krakowa, odznaczonym przez prezydenta Jacka Majchrowskiego odznaczeniem honoris gratia. Oto Państwo widzicie, jak gmina podziękowała mi za zasługi włożone dla rozwoju naszego kochanego Krakowa, jak jest niszczona moja 30-letnia praca, jak jest niszczony mój dorobek życia. O godzinie 6 z minutami nad ranem urzędnicy Agencji Rozwoju Miasta Krakowa tak niszczą pracę, 30 lat mojej pracy. Serce mnie boli, serce mi się kraje. Jak na to można patrzeć? W żaden sposób nie jest rozbierane, to w żaden sposób nie jest składowane i widzicie, drodzy Państwo, że jest to totalna demolka. Ja na miejsce zdarzenia oczywiście wezwałem policję. To był moment, kiedy już siłą koparek dwie z trzech szczech już były totalnie zdemolowane. Policjanci stwierdzili, że jest to konflikt typowo cywilnoprawny i oni nie są tutaj podmiotem, który w tej sprawie mógłby rozstrzygać. Natomiast pracownicy i ochrona firmy Mirbud, firmy budującej, nie wpuścili mnie w ogóle na teren osady, nie wpuścili mnie na teren Piastowska 20, odcinając mnie od obu wejść od ulicy Piastowskiej, czyli tej głównej bramy samochodowej i tej naszej furtki, nie miałem możliwości wejścia na teren osady. Czyli nawet pan nie mógł wziąć swoich rzeczy? Nie miałem prawa wziąć swoich rzeczy, nie miałem prawa kontrolować i inwentaryzować tego, co oni zabierają i wrzucają na samochody. Sprawa jest w sądzie, sprawa jest w toku instancyjnym, w tej chwili jest w apelacji w sądzie okręgowym. Natomiast nie przeczę, że wyrok pierwszej instancji był dla mnie o tyle niekorzystny, że nakazano mi zwrócić nieruchomość gminie miejskiej Kraków i nadano temu wyrokowi, nieprawomocnemu wyrokowi, rygor wykonalności. I taki rygor wykonalności może w naszym kraju wykonać tylko komornik. W żaden sposób nie może tego dokonać wierzyciel. Nie dostałem żadnego ostrzeżenia. W normalnym państwie egzekucja wygląda tak, że dokonuje jej organ uprawniony, czyli komornik, który wyznacza określone terminy do określonych zachowań. Tutaj w rolę komornika wcieliła się Agencja Rozwoju Miasta Krakowa i ludzie, którzy byli, są opłacani z naszych podatków. Przypominam, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa jest w 100% spółką gminną. Spółką, na którą łożymy pieniądze my, wszyscy krakowianie, z naszej ciężkiej pracy, z mojej 30-letniej również. Przecież gdybym ja był uprzedzony, że wyczerpałem wszystkie środki prawne i muszę wyczyścić teren do gołej ziemi, to ja bym to zrobił firmą profesjonalną, firma, która może to rozebrać i może odtworzyć. Ja powiem więcej, ja miałem już teren na szlaku Kraków Ojców, odpowiedni do tego, żeby przenieść osadę. Tam w tej chwili ja już nie jestem w stanie tego tworzyć. To jest totalna demolka.
Panie prezydencie, jest mi niesłychanie przykro, jest mi żal. W tej chwili osady nie da się przenieść. Osada została zdemolowana. Uczynił to w 100% podmiot będący własnością pana, panie prezydencie, naszej gminy, gminy Kraków. Pan tą gminą kieruje. Jako człowiek czuję niemoc i wściekłość zarazem. Wściekły jestem niesamowicie, że mógłbym zrobić coś złego. A z drugiej strony jest we mnie niemoc. Co ja mogę zrobić? I zetknąłem się z układem. Zetknąłem się z układem gminy krakowskiej i ja jako obywatel odznaczony, przypominam, jako zasłużony dla tego miasta, nie mogę zrobić nic. Przychodzą o 6 rano, oproszę i niższą dorobek mojego życia. Proszę, taka piękna altana, pod którą przez te 30 lat tysiące ludzi spędzało miło, biesiadny czas, ona legła pod naporem siły koparki.